Wy mordy moje, tutaj Hunter Bright i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Avatar, ten serwer, który jest pierwszy w Polsce taki. Jezu, nie mogę dalej, jestem normalnie z beki. Słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Tu w ogóle widzę, że jakiś gościu ma... No fajne ty masz rzeczy, tylko nie wiem po co ci kamienny miecz, skoro tylko drewniany działa, ale okej. Tu był jakiś gościu, który sobie robił, zobaczcie, robił sobie tutaj jakieś wykopaliska. I teraz co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał, w ogóle tak, bo próbowałem nagrać za pierwszym razem, ale niestety mnie wywaliło, ale nazbierałem sobie drewna ze świerku. Sobie nazbierałem go bardzo, bardzo dużo nawet. I moim zadaniem na dzisiaj jest udanie się po diamenty, ponieważ nie ukrywam, że chciałbym sobie już ogarnąć powolutku jakieś diamenciki. Poszukać co i jak. Tam jest dosyć dziwnie. Mogę pokazać kordy, bo i tak mnie tutaj nie będzie. 11, dobra, 11 jest poziom, także może do 10 bym nawet zszedł. Z wysokością. Muszę znaleźć, słuchajcie, jeden diament. I po co mi ten jeden diament? Ano ten jeden diament jest mi potrzebny po to, że muszę mieć sobie miejsce takie, żeby móc się osiedlić. Postawić sobie po prostu gąbeczkę. Tak, i zbudować sobie działeczkę. O, proszę bardzo. Tutaj redstone. Szkoda, że to nie był diament. Trochę szkoda. Ale spokojnie będę szedł tak naokoło, będę patrzył wszystko, czy wszystko jest git, co i jak, patrzę cały czas. Dobra. Uuu, tutaj żwir jest. Musimy go ominąć. Chyba, że się nie da ominąć. A, da się tutaj, dobra. Proszę bardzo, jak dużo spada żwiru. I przy okazji gasi jeszcze, nie? Także jest plus. Zobaczmy. Bo tutaj może coś być, tak mi się wydaje. O, zobaczcie, jakaś fajna jaskinka jest. Także ja sobie tam zaraz podejdę dalej. Zobaczmy. Tutaj na razie nic nie widzę. Tu są w ogóle kwiatki jakieś. Strasznie ciemno, muszę przyznać. O, tutaj jest żelazo. Może podlećmy sobie trochę. Czy tutaj coś jest dalej, gdzieś jakieś może coś fajnego, czy nie ma? Czy to jest tylko... Aha, to jest tylko takie, dobra. Widzicie, ta klasa tego, ta klasa... tą, którą ja mam, jest bardzo fajna, bo można sobie... Właśnie, co to za burza, panie kochany? Co tu się dzieje? Co tu się odwala, że takie burze tu są straszne? Ja się boję takiej burzy, ja się boję burzy. Znaczy, w sumie to się nie boję burzy, ale... Ale chcę nie wychodzić na takiego kozaka, to się powiem, że trochę się boję burzy. Ale tylko trochę, bo ja się dużo nie boję burzy, nie? Żeby nie było. Ja się tylko delikatnie troszeczkę boję burzy w Minecraft, bo Minecraftowa burza jest najgorsza, słuchajcie. Minecraftowa burza to jest taka normalnie, że od niej można złapać na nią raka na przykład, nie? Jest to właśnie burza taka, że łapiesz po prostu raka, idziesz do rzeki i łapiesz seraka. Normalnie, nie? Takiego zwykłego, takie zwierzątko. Chcielibyście mieć raka jako zwierzątko? Nie mówię oczywiście o chorobie, tylko mówię o zwierzątku. Nie wiem, czy w ogóle... Ty, jaka rozkmina mnie naszła? Czy jest ktoś, kto się zajmuje hodowlą raków? Tak na przykład, że wiesz, kupuje... O, ja bym chciał mieć raka takiego domowego. Rak domowy, czujesz to? Ej, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Ja bym chciał takiego... W sumie? Kurde. Ja bym powiedział, że na urodziny, żebym chciał dostać raka i nagle bym zachorował, to by było niefortunny zbieg okoliczności. Nie, ale takie zwierzątko, no dziwne. Zastanawiam się to teraz, czy jest coś takiego... Weźcie, wyszperajcie w Google'ach. Piszcie wszyscy w Google. Rak hodowlany, rak domowy, cokolwiek. Coś związanego z tym. O, złoto znalazłem, super. To złoto nie jest rakowe za bardzo. Złoto to se wezmę. Ale jaka dziwna rozkmina mnie na... Oj, naszła, co? Kto by pomyślał? Kopiesz ze tunel i nagle myślisz, chciałbym mieć raka. Masakra, jakie tematy. Dobra, zejdźmy z tego, chociaż teraz będzie mi ciężko, bo już, kurde, będę cały raz o tym myślał. Mieć raka czy nie? przepraszam. Dobra, tu stawiamy sobie... Stawiamy sobie pochodnie, kopiemy się dalej. I właśnie, bo miałem powiedzieć, kurde, to jest czwarta, piąta minuta.
Ale zapomniałem o tym powiedzieć, miałem to powiedzieć od razu na początku. Słuchajcie, nastąpiły właśnie poprawki na serwerze. Poprawki na serwerze są następujące. Zwiększyliśmy ilość slotów z 80 na 100. Oj, zniszczył mi się kill-off. Zwiększyliśmy ilość slotów z 80 na 100. Z tego powodu, że chcieliśmy wam zapewnić większy komfort gry. Dokładnie. Taki powód mieliśmy i tak zrobiliśmy. I teraz na czym to wszystko polega? Już wam tłumaczę. Słuchajcie, zrobiliśmy coś takiego, że... tylko wezmę, czekajcie, bo muszę zrobić jeden piecyk jeszcze. Zrobiliśmy coś takiego, że mieliśmy problem następujący, że było nam bardzo ciężko ogarnąć to, dlaczego tak serwer mocno wywala. Okazało się, że to była... A, ja kill-offa nie mam, kuźwa. Muszę sobie kamienny zrobić. Było coś takiego, że jest taka maszynka, która łączy nam serwery... Ej, mam kamienny kill-off, dobra. Było coś takiego, że mieliśmy maszynkę, która łączyła nam serwery, tak? Łączyła nam serwer lobby z serwerem awatara, tak? Czyli tutaj z tym survivalem. I na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że bardzo duża ilość z was, oczywiście nas bardzo to cieszy, że jest takie duże zainteresowanie serwerem, bo się cieszymy, że możemy dostarczyć wam rozrywki. I teraz na czym polegała sprawa? Sprawa polegała na tym, że... Czemu on tak raz skacze, raz nie skacze? Dobra, mniejsza o to. Że bardzo dużo osób łączyło się w tym samym czasie. Przez co ten serwer, który był odpowiedzialny za to, żeby was przerzucić, no po pierwsze nie mógł, bo tamte serwery były zapełnione, a wy próbowaliście z umorem, tak? Że na przykład było wysyłane 30 czy 50 zapytań w tym samym momencie na jedną maszynę i ona po prostu głupiała, bo myślała, że to jest atak botów, tak? Uważała was za boty po prostu z tego względu, że tak mocno dobijaliście się. No i ona mówi hola, 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 wiecie, że hiszpańska. I mówi, sorry, ale poczekajcie, bo jest zagrożenie, że może tutaj być jakiś atak na przykład, nie? Muszę przyznać, że maszyna jest całkiem mądra jak na maszynę. Że powiedziała, a tutaj chcemy dbać o to, żeby nie było jakichś głupich, brzydkich ataków. I po prostu na chwilę obecną muszę strzelić focha i się wyłączyć, nie? Serio, tak powiedziała maszyna. To nie jest to, że ja wymyśliłem coś takiego, czy grymplem, nie? To tak powiedziała maszyna. I powiedzieliśmy, dobra maszynko, słuchaj, jak najbardziej może być, masz tam swoją rację, mamy swoją rację, ty masz swoją, oczywiście nasza jest bardziej mojsza niż twojsza. No i tak to sobie wyglądało, nie? Ale powiedzieliśmy, słuchaj maszynko, bo to nie może być tak, że tutaj wiesz, ludzie chcą grać, a ty mówisz nie i wuj, nie? A ona powiedziała, no ale ja tak jestem skonstruowana, to mówimy, to ja zadzwonię do ciebie, potem zadzwonimy, wiesz, umówimy się na jakąś wizytę czy coś tam. Jak zdasz casting, to wtedy tam będziemy rozmawiali, nie? Ona powiedziała, wiecie, głupia była, to powiedziała, okej, no dobra, nie ma problemu, to się zgadzam, nie? A my ją zdobyliśmy w konia i kupiliśmy nową, lepszą maszynę, która będzie teraz wytrzymywała wasze ataki botów, mniej więcej, tylko prosimy właśnie o to, żebyście nie robili takiego czegoś, bo Hunter powiedział, że to maszyna w dorobie wytrzyma, to sprawdzimy, czy wytrzyma. Znaczy tak, po pierwsze, drodzy debile, to sprawa będzie wyglądała następująco. Ani wy, ani nikt inny nie będzie mógł pograć w tym momencie, bo wy postanowiliście, że będziecie robili jakieś testy na naszej maszynie. To jest kompletną głupotą. Także bardzo prosimy o to, żeby takich rzeczy nie robić. A kolejna sprawa jest taka, że po prostu, no... To jest marnowanie też naszych pieniędzy, ponieważ chcemy właśnie, o widzicie, jak ktoś się dobija, to też maszyna ogólnie jest już zmieniona i jest o wiele lepiej niż było. To muszę wam od razu powiedzieć, bo było coś takiego, że kiedyś cofało bardzo mocno te klocki, a teraz już aż tak mocno nie cofa, nie? Teraz jest naprawdę luźno, jeżeli chodzi właśnie o wytrzymałość osób, które by chciały wejść na serwer i sobie pograć. Także jest plus. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tylko prośba taka. Nie naparzajcie jak głupki w maszynę, bo to jest tylko i wyłącznie urządzenie. To się może zepsuć w każdej chwili, bo to jest, taki jest urok urządzeń, tak? Także jak chcecie grać, to po prostu grajcie i tyle, nie? Widzę, że czasami tutaj się jakieś błędy robią. No zdarza się. Mówię jeszcze raz, to jest tylko i wyłącznie urządzenie, nie? To może się zepsuć.
Także, a teraz są lagi tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie próbują się dobić na serwer. Nie ma tak naprawdę z innej, z tego co mi wiadomo na chwilę obecną, z innej możliwej strony żadnych problemów z serwerem. Także no. I co w dzisiejszym odcinku? No w dzisiejszym odcinku, już tak widzicie, 10 minuta, ja zacząłem w czwartej w ogóle gadać o tym. A jeszcze chciałem powiedzieć, że niedługo możliwe, że prowadzimy nowe skrzyneczki, które oczywiście będzie można zakupić w item shopie oraz będzie można je zdobyć normalnie na serwerze. Także jak najbardziej pamiętajcie o tym, żeby sobie sprawdzać, czy niedługo wejdą nowe skrzynki. Wejdą nowe przedmioty, które mogą wam bardzo mocno pomóc w walce. Troszeczkę się zmieni system walki, w sensie jeżeli chodzi o uzbrojenie. Bo planujemy wprowadzić coś fajniejszego. Coś, co będzie naprawdę mi się wydaje, że spoko opcją. I teraz tak, słuchajcie. Sprawa będzie wyglądała następująco. Będą te skrzyneczki, będziecie mogli sobie je ogarnąć. Zobaczymy, czy dodamy jakieś może lepsze bronie, czy coś takiego. Też właśnie są pytania, kiedy będzie ten awatar, kiedy będzie awatar wybierany. Awatar to jest ogólnie osoba, dla osób, które nie wiedzą. Awatar to jest osoba, która będzie miała możliwość dysponowania wszystkimi magiami. Tak to będzie wyglądało, że będziesz sobie awatarem i każda magia, jaka jest na serwerze, dla ciebie będzie dostępna przez jakiś tam okres czasu. Do tego też będziemy tworzyli coś takiego, to też nie wiem, czy mogę o tym mówić, a najwyżej mi opieprzą, że nie mogłem mówić, a powiedziałem. Będzie niedługo wybierany. Będą niedługo takie zawody na arcymaga, że tak to nazwę. O co chodzi z tym arcymagiem? Z arcymagiem chodzi o to, że wybierzemy sobie na przykład kilka osób albo kilkanaście. Te osoby, które będą chciały się zgłosić, to oczywiście będą miały prawo się zgłosić do wzięcia udziału w walce z na przykład, nie wiem, jako magowie ognia, czy magowie powietrza, magowie wody, magowie ziemi, magowie chi. Po prostu będziecie mieli możliwość tak walki z innymi przedstawicielami waszego wyboru początkowego i będziecie mogli sobie się naparzać i później startować właśnie o tytuł arcy tam maga, czy jak to tam się nazwie, jeszcze zobaczymy. A słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, póki pamiętam, chciałem się zapytać, bo jest sprawa następująca. Jak wiecie, są takie rzeczy na serwerze jak subelementy. Subelementy są tak jakby dodatkami do magii, tak w skrócie można tak to bardzo, bardzo łopatologicznie wytłumaczyć, w sensie takim, że na przykład dostaje się kilka czarów z jakiejś tam magii. Taki subelement, czyli tak jakby podtyp w Pokemonach. O, najłatwiej to tak mi się wydaje, że uruchomi. Na przykład taki Mudkip, tak? Czy tam jakiś inny Marsztomp. Jest Pokemonem typu wodnego, ale posiada też podtyp ziemi, przez co może się uczyć ataków ziemnych. I właśnie na serwerze jest możliwość zrobienia czegoś takiego jak wykupienie, bądź tam tak, wykupienie najczęściej to się nazywa, tak? Subelementu. Czyli otrzymujecie kilka tam czarów z jakiejś innej magii. I teraz, czego dotyczy problem? Problem dotyczy tego, że na item shopie, w item shopie był też subelement powietrza. Ale z tego co wy mówiliście, to naprawdę wielu osobom nie pasowało to i czuły się oszukane i nie wiadomo teraz co i jak. Także moja propozycja jest następująca. Możemy to wprowadzić jak najbardziej, ten subelement, bo to nie jest dla nas żaden problem. Jeżeli chcecie mieć większy wybór, bo też było tak, że na początek był ten subelement powietrza, to nagle pojawiały się, o Jezu, ale to nic nie robi i po co to i w ogóle, nie? I na co? No to mówimy, no dobra, to wycofamy. Potem wycofane. Ojejku, a dlaczego tego nie ma? Ma być wszystko, dlaczego nie ma wszystkiego? No i teraz nie wiadomo, bo to jest takie, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Takie, że jednym pasuje, jednym nie pasuje. Dlatego chciałbym, o ile nie zapomnę, raczej nie powinienem zapomnieć, chciałem stworzyć ankietę. Ankietę macie oczywiście tutaj w karcie, żebyście powiedzieli, czy chcecie, żebyśmy wprowadzili ten subelement powietrza. Możemy go oczywiście wprowadzić, ale postaramy się też dodać taką notkę, że kupujecie tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, żeby później nie było tego, że na przykład komuś może się nie podobać. Bo na przykład ktoś wybrał ogień, ale zobaczył w odcinku, że ja jestem magiem powietrza i mówi, o ja też bym chciał być magiem powietrza, ale no, zmiana magii jest za droga, to bym sobie wykupił subelement, ale ej, nie ma subelementu, nie? Także bardzo byśmy chcieli wiedzieć, czy
Czy zgadzacie się na coś takiego, że po prostu dodajemy ten subelement powietrza? Zobaczymy jeszcze, czy można tam go jakoś edytować, żeby może jakieś lepsze czary były, czy coś takiego. To już w zależności od tego, kto tam co będzie chciał. Zobaczymy tam, przeanalizujemy te wszystkie czary dokładnie, które są z powietrza i ewentualnie dodamy. Czy po prostu zostajemy tak jak jest, że są trzy subelementy i na razie ludzie są zadowoleni z tego, że mają takie subelementy, możliwość takich subelementów do zakupienia. Także bardzo prosimy was o wzięcie udziału w ankiecie i żebyście dali nam znać oczywiście co i jak. Czy się zgadzacie na coś takiego, czy się nie zgadzacie, czy coś takiego wprowadzamy, czy ten. Jeżeli oczywiście macie jakieś oczywiście pomysły dotyczące tego, co jeszcze można wprowadzić dodatkowo na serwer, jak najbardziej piszcie to oczywiście w komentarzach. Sekcja komentarzy jest od tego, żebyście pisali nam o różnych rzeczach, które byście chcieli, żeby były wprowadzane na serwer. To, co wam się może podobać, coś, co może usprawnić rozgrywkę, coś, co może sprawić, że będą jakieś nowości. Może macie jakieś pomysły związane na eventy, na przykład z... O Jezu, burza! Może macie jakieś pomysły na przykład na eventy związane z awatarem, to moglibyśmy zrobić coś takiego. Oczywiście mi się wydaje, że nie będzie to jakąś głupotą. Jeżeli na przykład ktoś będzie miał fajny pomysł, naprawdę fajny pomysł, fajnie będzie miał to rozbudowane, to nawet sam od siebie w tym momencie, myślę, że też administracja jak będzie oglądała odcinek, to się ze mną zgodzi, żeby nawet jakiegoś VIP-a na tydzień rzucić oczywiście. Mi się wydaje, że to by było spoko. Aha, i oczywiście pamiętajcie też o tym, że jest oczywiście konkurs na naszej stronie MC Freaks, tak? To jest nasza serwerownia, niedługo będzie, bo będą też inne serwery, bo planujemy stworzyć kilka serwerów, a nie tylko na awatarze się opierać. Zrobić taki konkurs, taki dożywotni można nawet zrobić konkurs, dla nas to nie jest żaden koszt, a można komuś pomóc w tym momencie, ktoś może naprawdę fajnie się pobawić na przykład, nie? Żeby w zamian za to, że jak będzie na przykład co 100 lajków na fanpage'u naszym, zrobić konkurs, oczywiście to mają być lajki takie prawdziwe, a nie, że na przykład ktoś wykupi nam lajki na stronę i nagle Araby będą, to oczywiście wszystko to będzie nie brane w ogóle pod uwagę. No to będzie proste naprawdę do ogarnięcia, co i jak. Żeby zrobić taki konkurs, że co 100 lajków będzie organizowany konkurs, będzie losowanko właśnie na naszym fanpage'u o VIP-a na tydzień. No. Także mi się wydaje, że to jest bardzo spoko opcja. Pamiętajcie też jeszcze jedną rzecz. To prośba ode mnie i od Gripima, mi się wydaje, że też. Nie piszcie do nas na fanpage prywatne nasze, związane z YouTube'em, o tym, że są problemy z serwerem. Po to jest stworzony fanpage serwerowy, całej hostingowni naszej takiej, tak, całej naszej serwerowni tutaj, żebyście pisali tam o jakichkolwiek problemach, na przykład czemu awatar jest wyłączony, czy coś takiego. Czy na przykład kupiłem VIP-a, a go nie dostałem. Od tego właśnie macie fanpage serwerowy, oczywiście on jest podany w opisie, bardzo ważne, żebyście zajrzeli tam, żeby po prostu tam kierować wszystkie wasze pytania, zapytania, propozycje. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju jakieś tam pomoce od was. Także prośba taka właśnie, żebyście tam wszystko to kierowali. Słuchajcie, no w dzisiejszym odcinku nie udało mi się znaleźć diamentów. Ogólnie niedługo będę starał się właśnie ogarnąć coś takiego, żebym znalazł te diamenty. No to mi się wydaje, że X-Ray mi nie działa niestety na tym serwerze, szkoda. Będę musiał jednak ściągnąć moje możliwości z X-Raya z po prostu Minecraft i tam sobie ogarnąć właśnie tego X-Raya. I wtedy, żeby za X-Rayować. Także, to by było na tyle w tym odcinku. Kolejny oczywiście odcinek będzie za tydzień. Niedługo planuję też zrobić live'a z Awatara, także bądźcie czujni, bo niedługo będzie też live. Może na live'ie też zorganizujemy, jeszcze przedyskutuję to z pozostałą dwójką właścicieli, żeby zrobić jakiś event dodatkowo, żeby na przykład było do rozdania jakieś kilka VIP-ów czy coś takiego. Wydaje mi się, że to będzie też całkiem spoko opcja. No i co, w takim razie serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało, znaczy ja mam nadzieję, a ja i moja postać w sumie. To mamy nadzieję, że wam się podobało, wszystkie instrukcje macie w opisie. I to było na tyle, kolejny odcinek z Awatara, jak co tydzień, w poniedziałek o godzinie 7 rano. Wiem o tym, że dzisiaj jest rozpoczęcie roku szkolnego, także mam nadzieję, że jesteście przygotowani, że ten rok szkolny pójdzie wam naprawdę bardzo dobrze, że będziecie mogli też oczywiście jakoś tam odstresować się po szkole, jeżeli będzie stresująco, czy przychodzić na live, pooglądać odcinki. Zapraszam oczywiście codziennie o 19:00 staram się streamować na Twitchu, link do Twitcha również macie w opisie, także to było na tyle, żegnam się z wami, do następnego i trzymajcie się, juuu!